Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, trafiliśmy ikonę i to nie jedną. Dlatego stawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaką wy trafiliście ikonę, moi drodzy. A my, moi drodzy, zaczynamy pierwszą paczką Grzesiem Kobelem i pojedynczy walkout, ale w dalszej części będzie ciekawiej. Startujemy! Odważny ikon piczek. Lecimy i zobaczmy, co tutaj się ciekawego podzieje. A dzieje się tak, że Laurent Blanc coś do pogrania albo Raid do przepałki. Dobra, mamy kolejne dwie ikony, moi drodzy. Ale to SBC o ikony niestety, ale no nie, traci troszkę sens aktualnie, biorąc pod uwagę, że oj, prawie, dobra, myślałem, że miałem jakieś, że to Dalglish jest, ale to jednak Shuker, no dobra. No ale by oddało. No ale jestem zawiedziony totalnie, bo oj, mamy coś. Argentyna Peł, to jest zwykła paczuszka, jest nowa ikona. To chyba będzie Zanetti, tak jest. A więc rozpoczynamy wielkie trafianie na naszym koncie. Over Zanetti 94 overall. No powiem tak, po ostatnich statkach nie mieliśmy prawego obrońcy, a tutaj Zanetti, super playstyle, naprawdę mega fajne tutaj style gry, work rate, gwiazdeczki, wartość 400 tysięcy, do sprawdzenia jak najbardziej. Czekajcie, no to Copa America. Tutaj też może polecieć i Brazylia, i Argentyna. Zaczynamy spokojnie, to Argentyny i Lautaro. No dobrze, Lautaro 87, witamy serdecznie. No dobra, no 70 razy 84 plus 7 takich paczek, no nie wierzę, że nie odda. Nie wierzę, że nie odda. Jak tu nie będzie ikonki, to naprawdę będę troszkę smutny, bo trochę tych paczek przygotowaliśmy. Zaczynamy podwójnym walkoutem. Parejo oraz Sandler. 86-88 overall. W środku oprócz tej dwójki Belgia i... Zobaczmy, tutaj mamy Argentynę. Aha, będzie Lautaro. Duplikacik. Ale podwójny znowu. Karim Benzema. No dobra. O tyle dobrze, że z tej paczki chociaż lecą podwójne walkouty. I coś będzie można z tym poczwórne walkouty, o bratku. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście TotalBet, który przygotował dla was kursik 200 na wygraną Portugalii ze Słowenią. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować się z kodem United, zaznaczyć zgody marketingowe, aktywować konto, no i postawić za złotówkę zwycięstwo Portugalii. Także wchodzimy w meczyki, słuchajcie, Portugalia-Słowenia, jedyneczka na Portugalię i za złotówkę stawiacie i tak naprawdę to tyle. Pamiętajcie, że trzeba postawić złotówkę, nie więcej, nie mniej. Do tego mamy, słuchajcie, 3 zakłady bez ryzyka w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji, od złotówki do 111 zł. Jeżeli wygrywacie, to wiadomo, wygrywacie, jeżeli przegrywacie, pieniążki są zwracane na wasze konto. No i ważna sprawa, nie możecie zagrać tego samego meczu zarówno w promocji Total Kurs, jak i zakład bez ryzyka. Także o tym pamiętajcie. No i koniecznie sprawdźcie Euroloterię TotalBet, gdzie w puli mamy 300 tysięcy złotych, a główna nagroda to 100 tysięcy złotych. Każdy jeden los to wydane 25 zł. Kupon za minimum 25 zł z kursem 2.0. Także koniecznie sprawdźcie. Link oczywiście jest w opisie. Codziennie aż 120 osób, słuchajcie, wygrywa. Także zapoznajcie się z tym. A tak prezentuje się nasz kuponik. Zwycięstwo Brazylii, jak już wiecie, to nam weszło. Do tego Niemcy, Argentyna, Anglia wygrają swoje mecze, a Hiszpania z handicapem. I za 100 zł po kursie 6.99 mamy do wygrania 699 zł. Dlaczego bez podatku? Bo mamy minimum 3 zdarzenia o kursie 1.3 i w takim przypadku podatek nie obowiązuje i wygrywacie 14% więcej. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Pamiętajcie, że oferta skierowana tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Lecimy dalej. Leci kolejna paczuszka. 10 razy 84 plus i mamy! Czy to będzie ikona? Będzie ikona! Ale Niemcy... A, spokojnie, to będzie pop plus. I teraz to może być każdy. A może właśnie Nazario? A może Ronaldinho? Zapraszamy, zapraszamy, uwaga, leci kto? Rijkaard, 83 overall. Tak patrzę, mam wrażenie, że to nie będzie game changer, niestety. Ale jest, druga ikonka trafiona. No właśnie, 100 tysięcy i kompletnie nie schodzi. No to nie zatrzymujemy się, kolejna paczka, 10 razy 84. Mamy Hiszpanię, mamy SP, mamy Parejo. Pytanie, czy podwójne? Będzie podwójne? No dobrze. Czyli mamy Parejo plus Trencik, 2 razy 86 plus. Nam tutaj leci. Ok.
Kolejna próba, kolejna paczuszka. 10 razy 84 plus kolejna ikona. Mexico, Mexico? A czy to oczu? Aha, Hero plus ikona w jednej paczce. Nie oczuła, tylko Campos oczywiście tutaj. Gra aktorska i zobaczmy, kto będzie jako drugi. Moi drodzy, o Boże, czemu ja przez chwilę myślałem, że to... O, cały sina na główce. I paruwa Trezeguet. Ja pierdzielę. Pytanie, czy ktoś z was też tak miał? Jak zobaczył tą łysinkę wchodzącą na walkout? Jezus Maria. O, ale zbejtowany. No niestety, no tym, ten Trezeguet... kurczę. 4 na 4, a może dostać piątą? No dobra, 10 razy 84 plus. Jest Norwegia, jest SPO, czyli będzie Martin Odegaard. Oprócz Martina Odegaarda, Luka Modric. 2 razy 87 overall. Boże, tak sobie patrzcie, ta Norwegia ma naprawdę tylu tych piłkarzy, że oni nie są w stanie nigdzie awansować. Brazylijska ikona, zapraszamy. Come on. Kurde. To miała być ta paczka, to miała być ta paczka. Dajcie spokój. Marquinhos na podwójnym walkaucie. Plus mid. Może coś jest zepsute w środku. Będzie. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, kolejna paczka za 35 tysięcy końców. Tutaj podobno 10, 11 razy 82 plus. Do tego na wypożyczenie. Jakaś ta nowa właśnie specjalna ikona. No ale zaczynamy Atletico SPD, więc to jest totalny dramat. Więc liczymy tutaj głównie na to SPD. I czy faktycznie będzie coś mocnego? O kurczę. Powiem szczerze. O kurczę. No tak powiem ci. Niekoniecznie. Dobra, biorę tego Xabiego Alonso. Otwieramy kolejną paczkę. 10 razy 84 plus. No chyba te niebieskie flary pojawią się w tej ostatniej. 7 razy 85 plus. Ale zanim do tego dojdzie, Bernardo Silva na walkoucie 88. A do niego dołączy, proszę państwa, pani Renard. Również 88. Ile walkoucików tym razem w tej paczce ujrzymy? O kurczę, znowu 5 walkoutów, top. 7 razy 85 plus jest Brazylia, ale spokojnie. Okej. Okay. Ederson plus ikona to jest, tak? Czy Hero? Ja nie wiem. Nie, no to chyba jest Hero, czy ikona? Hero chyba. Kurczę, Steve McManaman, no dobra. O, jejku, jejku. Pogubiłem się. Steve McManaman, moi drodzy, warty 50 tysięcy. Anglia, no, może awansować sobie dalej. Ten McManaman może polecieć do góry, ale no właśnie. No i moi drodzy, mamy to. 40 razy 84 plus, 5 razy 87 plus. Do tego jedna gwarantowana karta, wielkie nazwiska, także tutaj gwarancja wręcz ikony. 84%, 64 na Hero, ale tu musi być boom, tu musi być boom. No ale zobaczmy, moi drodzy, leci. Paczka za 600 tysięcy końców. No quicksellowaliśmy totalnie klub. Jesteśmy tak naprawdę z niczym. I mamy ikonę! Portugalia SPO Hero Rui Costa. Okej. Okay. A tu może być Nazario Stil Xabi Alonso. Wszystkie statystyki 90 plus. Karta niesamowita, same 90-tki. Ale czy warto było Kiksello? Wać! Aj, Trezeguet. Neymar. No nie da się chyba wrócić do tej gry. Tak w pełni mam... Chociaż no... Ten Xabi on za 200 tysięcy. Rui Costa, słuchajcie. 50k. Trezeguet, 50k. A w duplikacie no nic nie może być, tak? No i przechodzimy do kolejnej paczuszki. Patrzymy, szukamy niebieskich flar. Mamy tutaj jeszcze Anglię, PO. To musi być pani brąz z Barcelony. Czy będziesz podwójny? Jest w końcu. Podwójny walkoutik. Oprócz tego by Ruben Dias 89 overall. I... Okej, 4 walkouty, not bad. Patrzymy dalej, szukamy niebieskich flor i mamy! Będzie ikona! Anglia SP Real Madrid, okej, czyli Bellingham plus. I zobaczmy, czy to będzie moment! To jeszcze nie jest ten moment.